Anna Dąbrowska, dom maklerski The Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 16 maja. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. To zaczynamy. Przed nami indeks akcji amerykańskich S&P 500, wykres dzienny. Proszę zauważyć, wykres notowania są praktycznie bez żadnej zmienności od początku kwietnia, czyli mamy półtora miesiąca, i kiedy to notowania znajdują się po prostu w ruchu bocznym. Notowania testują po raz kolejny poziom oporu, czyli pierwszy raz ten poziom oporu, poziom 4150 punktów, był testowany w lutym i w lutym zadziałał jako opór, czyli mieliśmy spadki z tego poziomu. W tym momencie jest zatrzymanie na tym poziomie, brak spadku. I ponieważ tak właśnie jest, iż mamy brak spadku, że tak to ujmę, rośnie prawdopodobieństwo, iż ten poziom zostanie pokonany. Jeśli tak, to przejdźmy na wykres szybszy, chociażby 8-godzinny, i widzimy, iż możemy narysować zarówno poziom wsparcia, jak i poziom oporu, łącząc odpowiednio dołki i szczyty. Czyli gdy połączymy dołek 4 maja i dołek tutaj, kiedy dokładnie? 12 maja, mamy narysowaną linię wsparcia i niech to nam posłuży jako mapa na najbliższe sesje giełdowe. Czyli mamy poziom wsparcia, od którego potencjalnie cena może odbić i pokonać poziom oporu i odpowiednio poziom 4150. Rośnie prawdopodobieństwo właśnie tego scenariusza, aczkolwiek nie ma żadnych gwarancji, czyli równie dobrze może odbić od poziomu oporu. Ale tak jak mówię, ponieważ notowania znajdują się już tak długo na tym poziomie, to rośnie statystycznie prawdopodobieństwo pokonania tym razem tego poziomu oporu. Przejdźmy dalej na wykresy. Kryzys banków regionalnych w Stanach dalej trwa, wcale nie został zażegnany, czego dowodem jest chociażby ETF banków regionalnych KRE. Po pierwszym tutaj szoku informacjach o upadku banku nie mamy odbicia i reakcji w górę, mamy kolejny dołek. W tym momencie jest gdzieś tam zatrzymanie, ale widzimy, iż sytuacja wcale nie jest zażegnana, patrząc tylko chociażby na ETF banków regionalnych. Kolejnym ETF-em, który sądzę, iż warto obserwować, to jest nie tylko banki regionalne, ale po prostu banki, także mega banki. Istnieje taki ETF o tickerze XLF. Jest to ETF, który w swoim portfelu posiada takie giganty jak Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan. I tutaj widzimy, iż także ten ETF, także ten sektor dużych banków ma problemy. Za ten rok, year to date, osiąga wyniki gorsze niż szeroki rynek mierzony przez S&P 500 o 13%. Czyli ten ETF przynosi do tej pory za ten rok stratę 6%, a szeroki rynek akcji amerykańskich zysk 7%, czyli mamy 13% różnicy w wynikach. I teraz, dopóki ten ETF będzie znajdował się poniżej dołków tutaj z ostatniego roku, czyli poziom 30, 50, $30, 50, to jakby jest utrzymany poziom wsparcia i nie ma większego problemu. Problemy i gdzieś tam sygnał ostrzegawczy będzie, gdy ten poziom wsparcia byłby pokonany. Czyli można także obserwować po prostu ten szeroki sektorowy fundusz ETF sektora finansowego. Kolejnym olbrzymim sektorem jest sektor obligacji. Benchmarkiem dla obligacji jest bardzo popularny ETF o symbolu TLT. I tutaj widzimy, iż aktualnie notowania tego funduszu doszły, spadki spowodowały, iż ten ETF testuje poziom wsparcia, czyli potencjalnie, gdy nastąpi tutaj odbicie, może to być atrakcyjny moment do zawarcia pozycji, natomiast musi to nastąpić odbicie, aby tak można było powiedzieć. Kolejnym poziomem wsparcia są dołki ze stycznia, z marca, czyli jest to poziom $99. Czyli dopóki te poziomy, dwa poziomy wsparcia, jedno z nich zostanie utrzymane,
Tak też pozytywnie wygląda obraz techniczny, jeśli chodzi o obligacje. Pamiętajmy, obligacje są odwrotnie skorelowane do tego, co się dzieje w rentowności amerykańskich obligacji, czyli jeśli rentowność amerykańskich obligacji będzie maleć, tak też obligacje mają szansę rosnąć. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o TLT i obligacje. Tutaj ktoś z Państwa prosił o to, aby poruszyć pszenicę. Także przed nami dzisiaj pszenica, wykres ciągłych kontraktów futures. Bardzo dawno tutaj nie prezentowałam pszenicy i ostatni raz praktycznie, kiedy to robiłam, to było rok temu. I wtedy przytaczałam tutaj bardzo popularną, odwrotną interpretację okładek magazynów ekonomicznych i zresztą nie tylko. Czyli w maju zeszłego roku w okładce majowej magazynu The Economist mieliśmy taką informację, czy zbliża się katastrofa w żywności, tak? Czyli wtedy to ceny pszenicy szybowały do góry, ale okazało się to niczym innym, jak po prostu właśnie zadziałała odwrotna interpretacja okładek. Czyli to, co jest już na okładce, to już jest faktem. Po fakcie to już jest i nastąpiło od tego czasu spadki cen. Zobaczmy, jaki to był poziom w ogóle, żeby mieć odniesienie. To był szczyt z 2007-2008 roku. Od tego czasu też tutaj miałam narysowane wcześniej dwie linie wsparcia. Jedna, która została przełamana i druga, która właśnie jest teraz testowana. Czyli potencjalnie pszenica w tym momencie znajduje się na poziomie swojego wsparcia i widać, iż spadki zostały zatrzymane na tym poziomie, także istnieje potencjalna możliwość wzrostu z tego poziomu. Poziom wsparcia jest odbicie, także wygląda to całkiem ciekawie. Jedziemy dalej, bo instrumentów mam tutaj wiele. Dolar, wykres dzienny, czyli powoli realizuje się scenariusz tego, iż tak jak sygnalizowałam wielokrotnie, ponieważ dolar tak długo poruszał się w poziomie, po prostu siłą rzeczy najmniejsze wybicie do góry pokonałoby, tak zawsze mówiłam, a teraz już to się stało faktem, pokonało linię trendu spadkowego. Czyli w tym momencie mamy zmianę momentum. Mamy dwie mocne świeczki wzrostowe na wykresie dziennym, czyli zmienia się tutaj momentum. Zmieniło się momentum, jeśli chodzi o dolara, i można oczekiwać dalszego umacniania się dolara. Po prostu prawdopodobieństwo takiego scenariusza znacznie wzrosło. Pamiętajmy, iż te wzrosty i to przełamanie następuje z kluczowego poziomu wsparcia, którym jest poziom 100 dolarów dla indeksu dolara, czyli nie jest to bagatelny poziom i tak też mamy w tym momencie. Z dolarem powiązane jest mnóstwo aktywów. Żeby tylko nadmienić najbardziej bezpośrednie korelacje, to jest euro do dolara, który notuje spadki, gdy dolar się umacnia, czy choćby bitcoin, czy złoto i srebro, tak? Metale szlachetne. Przejdźmy do bitcoina zatem. Bitcoin, wykres 8-godzinny. Potencjalnie wyrysowała się tutaj formacja prospadkowa głowy i ramion i mamy przełamanie poziomu zwiększonych obrotów 28 tysięcy, czyli jest to generalnie prospadkowa informacja, a dwa mamy tutaj potencjalne przełamanie linii szyi, czyli generalnie rośnie prawdopodobieństwo korekty z tych poziomów i gdzie ta korekta może sięgnąć. Duże prawdopodobieństwo jest, iż jeśli spadki będą kontynuowane, iż Bitcoin przetestuje poziom kluczowego wsparcia 25 tysięcy. Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o Bitcoin na teraz, na analizę taką krótkoterminową, tak? Bo tutaj omawiam wykres 8-godzinny. Wspomniałam złoto, srebro. Jeśli w dalszym ciągu będzie się umacniał dolar, zwiększa to prawdopodobieństwo tego, iż będziemy świadkami korekty dla złota i dla srebra. Złoto ma problemy z pokonaniem
trwałym pokonaniem swojego poziomu oporu, który jest bez wątpienia poziom 2000 dolarów. Proszę zobaczyć, to jest wykres tygodniowy, czyli ostatnie dwa tygodnie świece takie, które nie zamknęły się prowzrostowo, tak? Czyli tydzień odwiedził wyższy poziom, natomiast zamknął się niżej, tak? Zeszły tydzień tak samo, czyli zwiększa się prawdopodobieństwo, po prostu nie mówię tutaj o jakichś większych spadkach, ponieważ ostatnie wzrosty były bardzo dynamiczne. Tutaj od zeszłego, końca zeszłego roku i ten rok bardzo pozytywne wzrosty, co daje prawdopodobieństwo tego, iż będziemy widzieć kontynuację wzrostów, natomiast jasne jest, iż jakiś przystanek, jakaś korekta jest wskazana i jak widać zaczyna być powoli realizowana. Srebro dużo gwałtowniej, tak? Czyli tutaj sygnalizowałam potencjał korekty, ponieważ notowania doszły do górnego ograniczenia kanału wzrostowego. I ta korekta nastąpiła bardzo burzliwie. Taka jest charakterystyka srebra. Można tutaj liczyć na bardzo dużą zmienność w dwóch kierunkach, czy to wzrostowym, czy to spadkowym. W tym momencie kierunek był spadkowy i mamy bardzo gwałtowne spadki. Natomiast powoli gdzieś tam srebro przynajmniej do pierwszego poziomu wsparcia właśnie doszło, czyli to jest poziom zwiększonych obrotów 24 tysiące. Proszę zobaczyć. Grudzień, styczeń, luty to właśnie to był kluczowy poziom oporu na tamten czas, czyli teraz można liczyć na to, iż będzie poziomem wsparcia. A dodatkowo notowania zbliżyły się do połowy kanału wzrostowego, czyli gdzieś ten region powinien zadziałać jako poziom wsparcia dla srebra. Dobrze, nie, już bardzo dużo klas aktywów poruszyłam, chyba będę musiała zmniejszyć na przyszłość, żeby się skupić dłużej na jednym aktywie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli materiał się podoba, zapraszam do pozostawienia lajków, komentarzy. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.